proszę Państwa, na 25-lecie Unii Europejskiej pokazujemy Państwu Dom Słowa Bożego. Oczywiście, że osoby, które przechodzą, jesteśmy w Warszawie, jesteśmy w katolickiej Polsce, a są takie niemiłe, niesympatyczne względem siebie. Także trzeba było pilnować tej takiej mieszanki ewolucyjnej, żeby ona nie pozostawiała po sobie jakichś tam złych śladów. Są bowiem, proszę Państwa, Cygano, Żydo, Dziado, Gady. O co tu chodzi? Proszę Państwa, Cygano, Żydo, Dziado, Gady. No to Cyganka tutaj żebrze papierosów dwóch. Katoliczki, dwie Polki pojechały kraść majtki do USA, proszę Państwa. No bo bieda na Brukselskiej 23, tu na Saskiej Kępie, na Pradze Południe. Wielka jest bieda, no to logiczne, prawda? Ale przecież trzeba być błomądrzejszą osobą, że skoro majtki są tutaj przywożone do Polski, do katolickiej Polski, a majtek nie brakuje na parafii Saska Kępa u zakonnicy, no ale to trzeba tam mieszkać, no ale chyba te, co pojechały do USA, to chyba mieszkają gdzieś. Majtek z USA nie brakuje, nowe stringi, super, że te zakonnice tam, proszę Państwa, na parafii Saska Kępa, no to mają w co ubrać się, w luksusy. Także proszę Państwa, no nie powinniśmy narzekać, no bo tutaj mówi o ten Janek, że był pobity tam na tej parafii Saska Kępa, że te pijaki się na niego rzuciły. Ja mówię, słuchaj, jeden pije, jeden kopci, a jeden narkotyki przyjmuje. Także wiecie Państwo, różnie jest. Nie narzekaj, nie narzekaj, bo w czasie wojny będzie gorzej. No, także widzicie Państwo, kaszlem i wszelkim innym jakimś chrumczeniem, braszeniem odbija się to niczym rykoszetem. Tu w Warszawie, w katolickiej Polsce, a że oni się biją, że oni się kłócą, że nie mogą jakoś tak pogodzić się ze sobą. No w tej mieszance i takiej, bo wiecie Państwo, kiedyś jak Hitler w czasie wojny, bo tutaj były dwie wojny w katolickiej Polsce, a Hitler jak kiedyś prowadził wojny, no to przecież też eksperymenty były przeprowadzane w obozach koncentracyjnych na ludziach. No to przecież, proszę Państwa, obcięli kawał mięsa ludzkiego i przyłożyli mięso psie, żeby się przyjęło. No i czy to się przyjmie? No ale Hitler w bajki wierzył, no to wiecie Państwo. Tych głupich Jaśków to było przecież, a było. Nawet te głupie Jaśki to jeszcze mówią, że Hitler to miał najlepsze pomysły, że ten Hitler to był tak oryginalny, że teraz nawet Ameryka, że Stany Zjednoczone, USA, że przejęły, proszę Państwa, po Hitlerze bardzo dużo ciekawych pomysłów i że te wzorce, jakie by nie były, to były w Niemczech u Hitlera. No zresztą, jak oni na ten Irak napadali, to znaczy napadali w jakiejś tam sprawie, no to ci amerykańscy żołnierze rzeczywiście wyglądali, proszę Państwa, jak hitlerowcy. No ale to tak na marginesie mówiąc. Natomiast, proszę Państwa, rzeczywiście tutaj w tej sytuacji takiej polskiej Warszawy, Państwa zobaczą, ta dziadówka to ona tak za nos wzięła się. Państwa zobaczą, jak sztucznie poszła, prawda, jak kukła taka ambitna, głupio chytra, najmądrzejsza, autorytarna, nie wiedząc w co wpaść, czy w gówno, czy w maść, autorytarna, typowa taka warszawianka, tak nerwowo, tak, ale chciała tu przejść, przecież mogła sobie pójść gdzieś tam dalej, nie, tu musiała koniecznie przejść. Proszę Państwa, czyli że po prostu sytuacja jest taka, że jest w ramach tej mieszanki ewolucyjnej coś się dzieje, no bo przecież życie to jest ruch ciągły, także Jahwe, Jehowa, to co my pokazujemy w naszym programie edukacyjnym, Wiesiolandia, Elka Pierdzielka, Elka Wiercielka, Cinderella, Felicja Boska, to pokazujemy Boga Jahwe w ruchu też, prawda, no nawet może źle to jest powiedziane, bo to nie też, raczej to wy jesteście też. No, także proszę Państwa, Jahwe w sensie fenomenologicznym, to znaczy ten, który powoduje, że się staje. O, straż miejska. Państwo zobaczą, wszędzie straż miejska. A tutaj wiecie Państwo, po co ta straż miejska? Bo oni łapią
tutaj te cyganki, które handlują, sprzedają, czy te również katoliczki, a te ciuchy to ja tam nie wiem, czy tam jeszcze w środku tego uniwersamu wiszą. Wszyscy są przepędzani. Drobny handel, drobnomieszczaństwa, proszę Państwa, przepędzane są. Na tym polegają szare strefy, że no, straż musi być. To jest jakiś tam wtórny komunizm, to jest jakiś taki wtórny porządek, no ale u Świadków Jehowy to zawsze mówią, że policja musi być. U Świadków Jehowy mówią, że straż musi być. Dzięki temu jest porządek, dzięki temu taka w kapeluszu jak przechodzi, która myśli, że jest artystką, ale jest za chuda i pewnie nic nie potrafi, bo to może być jakaś tam kolejna reptoidka, która pazury maluje w Blue City, przez szybki się pokazuje ludziom, którzy nie chcą wejść tam jako klienci, żeby się pokazać, żeby coś kupić w Blue City, bo wiecie Państwo, pełno takich jest sklepów. Teraz nikt nic nie chce, gdzie mają pełno pieniędzy, albo ich wcale nie mają, bo ludzie się dzielą, ludzie się różnią bardzo między sobą. Także tak wygląda mniej więcej, proszę Państwa, Praga Południe, a z punktu Pragi Południe też oceniamy Warszawę. No, także... Pijaczka, prawdę Ci powie. Proszę Państwa, Wiatraczna, targowisko, Państwo zobaczą. Uniwersum Wiatraczne. Właściwie to my z takiego momentu, z takiego punktu pokazujemy Wiatraczną, że jeszcze nawet Państwo nie widzieliście tego napisu Praga Południa. Przecież jesteśmy tutaj na Pradze Południe, przecież jesteśmy tutaj na Rondzie Wiatraczna, przecież jesteśmy tutaj w centrum Pragi Południe, no bo właściwie Ronda Wiatraczna, nie wiem czy Państwo wie, właściwie to mi się tak wydaje, Ronda Wiatraczna jest centrum Pragi Południe. Ja tu kiedyś przejeżdżałam, jak jeździłam, wiecie Państwo gdzie? 521, który zdaje się, że... A nie, to 523 jedzie. 521, jako była cetka, jechał tam daleko na wprost, aż do Falenicy. No i daleko dalej nie jedzie. Także, proszę Państwa, wyznawcy papieża tutaj się wściekają wszędzie. Ja mówię o tych minkach. To tylko początek. Potem zaczynają kopcić pety. Zaczynają papierosy kopcić, proszę Państwa, w Polsce. No, w katolickiej Polsce, a zresztą jak możecie Państwo sobie wyobrazić katoliczkę, która wychodzi ze mszy, to co ona robi? Pety kopci, czyli że papież, Matka Boska, śmierdzi tu. Tu to śmierdzi, no bo tu wiecie Państwo, ciągle jakiś szczynk. I dopiero teraz Państwo zobaczą, wynurza się nam napis Uniwersum Wiatraczna, czyli że ta prawa jego część jest jakby większa, prawda? A tu jesteśmy na Pradze, jesteśmy cały czas w Warszawie. No, także pełno mamy tych w Polsce cyganów, proszę Państwa. Tu jakieś coś stoi, jakieś coś rozdaje ulotki. No, ale nie ma tej cyganki, nie ma tego żebraka. Wejdźmy tu, zobaczmy tutaj przez te budy, gdzie kartofle sprzedają. Wejdźmy przez te budy, proszę Państwa. No, szybciutko. No i tu się przejdźmy, proszę Państwa, gdzie te ciuchy zawsze wisiały. A wiecie Państwo, gdzie one, te ciuchy wiszą? Teraz tu. Ale to bardzo ładne miejsce, bardzo spokojne. Przejdźmy z tym facetem tutaj, proszę Państwa. Może nas będzie bronił, może nas będzie chronił, jak gdyby co miało się tu stać. Także proszę Państwa, Warszawa, katolicka Polska, a na Mazowszu nad Wisłą. Cóż. Myślałem, że to Marta Dowosz, a to jakiś facet. Nie, bo ta Marta Dowosz to tak po prostu zdziadziała, że po prostu bez sensu. A jeszcze mówi, chodź, zaprzyjaźnię ciebie ze starym dziadem. No i tego Jasze mi to pokazuje. I ja mówię, daj mi święty spokój, Marta Dowosz, jesteś jakaś wariatka. Ja mówię, że on ma siwy kok, to niech sobie będzie tym starym dziadem, co mnie to obchodzi. No, a on, proszę Państwa, śmiechu warte, to wszystko wygląda jak Miloszewicz. No, cała ta Jasza. A poza tym on jest jakiś świernięty, bo ciągle jeździ do mamusi, która na targówek, która to mamusia prawdopodobnie mu kupuje codziennie jakieś telefony komórkowe. Codziennie. A tutaj mamy, proszę Państwa, na wzglądzie
Rondo Wiatraczna. Pełno ment tu jest, pełno ment. Nawet podejrzewam, o to te Polaczki, no, takie typowe, nie? Nawet podejrzewam, że to wcale nie są jacyś tam Cyganie. Cyganie są fajni, Cyganie są ambitni, Cyganie dużo rzeczy chcą osiągnąć, zrobić, teraz się przebić przez tę ciemnotę jeszcze średniowieczną. Przecież to wszystko takie stare jest. Ciemnota średniowieczna. No. Katolickiej Polsce, a tutaj dziadyga nie może przejść, 10 razy za okulary się brała i poszłaby tam szybciej, byłoby już, a on tak tu zagląda, tu chciałby coś podsłuchać, także może by wszedł tam do tych niebieskich toalet, bo jest za darmo już jeden do tej pierwszej z tych trzech właśnie. No. Także proszę Państwa, chodźmy jeszcze. Przyjrzyjmy się temu napisowi. Jaki super napis. Jaki fajny napis. No, Praga, południe. Uniwersam grochu. Wiatraczna. No, także proszę Państwa, tutaj Rondo Wiatraczna. Uniwersam Wiatraczna. Praga, południe. W katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją. Tramwaj chodzi. Już powiedziałam, że Praga Południe jest stara, bo jest w Warszawie najstarsza. Ma już prawie 400 lat. Ameryka tyle nie ma. Nie ma 300. A Praga nie ma 400. No to czyli, że o 100 lat. A Warszawa, a przecież parafia świętego Marcina, gdzie wy będziecie szaleć teraz 11 listopada w całej Warszawie. Oczywiście to będą imieniny świętego Marcina. Tu Warszawa to imieniny, urodziny, katolicka Polska, a święci wszystko. Co byście tylko dali, to ona weźmie. Nawet chcieli większą ilość gazu. Proszę Państwa, od Putina z Rosji. A Putin powiedział, no bo to wiecie Państwa, Polska, Rosja to kanałami, to rurami gaz dochodzi. A Putin powiedział, że jeżeli będziecie reklamować masonerię w Muzeum Narodowym, no bo jest nowa wystawa, na której to nowej wystawie żeśmy byli, no to nie dam wam tego gazu. No i Putin, proszę Państwa, obciął ten gaz Polsce, katolickiej Polsce, i mówi, lepiej pilnujcie samych siebie. Lepiej pilnujcie, Putin powiedział, uniwersamu grochu, żebyście nie burzyli, żebyście nie niszczyli, bo wy wszystko to co postawicie, to burzycie. No bo wiecie Państwo, takiemu dziadowi to jak dać, to on by jeszcze coś dalej chciał podbierać. No, także gruby cygan jest bardzo chciwy. No i pojawi się jakiś po prostu, wiecie Państwo co, Żyd, bogatszy, który da jeszcze więcej pieniędzy. No to czyli, że co, zburzyć tamto co było i postawić. Także bez tradycji, bez honoru, no bo właśnie dzisiaj, proszę Państwa, 1 października 2014 roku mówimy o tym honorze, żeby Polacy mieli więcej honoru, bo oni potrafią coś postawić i potem zburzą, bo po co im to? Polacy, proszę Państwa, postawią i potem zburzą, bo po co im to? Bez ambicji. Nauczcie się szanować siebie, no kogo? Także, proszę Państwa, nawet taka parodia, bo w tym Radiu Tok FM ci Żydzi to taką parodię zrobili, że doktor Sumińska mówi o psach, o kotach, jeszcze niedługo będzie mówiła o krowach. Proszę Państwa, że to życie, że nie można tego męczyć, nie można katować, no bo to wiecie Państwo, przy tych ofiarach, jak mówimy, że Żydzi, no to dokonują uboju rytualnego, to czyli, że krowa no jest zabijana jakąś tam siekierą, młotem i znowu te pijaczki idą, wrzeszczą, a spodnie mają rozchlastane, kopyta mają rozchlastane, jak tymi kopytami gestykuluje, to po całej Warszawie, że ci w oko nawet sadzą dziady katolickie, pazury w oko wsadzą ci. Tak mają wszystko rozchlastane. A prawosławnych nie ma tutaj ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, ani żadnych świętych w dniach ostatnich. Tak czy siak nie jest źle tu w Warszawie, na Grochowie, w katolickiej Polsce, a na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją, Praga Południe. Także Praga Południe dzisiaj, proszę Państwa, przyjęła ciuchy do prania, to znaczy takie są moje bluzeczki, które na mnie akurat bardzo pasują, majteczki, przecież ja nie będę szarowała, bo nie, no jest u nas pralka, to po co ja mam tam, prawda? Także proszę Państwa,
syn Dawida garbatej praczki. To się tak mówiło, syn Dawida. To są te bloki, które tutaj były niedawno zbudowane, te wysokie. I chcą jeszcze chyba wyższe zbudować. Ale wiecie Państwo, ta budowa była jakby nie udana. Dlaczego? Dlatego, że jak tego karła tu nie było, no oni budowali przez 2-3 lata przecież. No to proszę Państwa, pustaki, czerwona cegła. No to wszystko, co w jednej sekundzie się może rozsypać. Przecież wiadomo, że tu no nie ma tych terenów sejsmicznych, bo tutaj są tereny asejsmiczne, ale wojna, ale bomba obok, jak gwiźnie. No to wszystko się rozleci. To trzeba było myśleć, bo oni byli, wiecie Państwo, no tu nie jest USA, tu jest Polska, przy komunizmie. To więc przy Związku Radzieckim czuli się bardzo dobrze. No a teraz, widzicie Państwo, to się wszystko rozmydla w mydle i powidle tutaj w targowisku, czy na targowisku, czy przy targowisku, czy koło targowisku, przy rondzie wiatraczna w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją, ale jest Stanów Zjednoczonych w Polsce i trasa łazienkowska z czasów Gierka i Breżniewa. Zapraszamy.